Cześć wszystkim, dzisiaj taka szybka stawka odnośnie wiecznego problemu pierścieni do w sumie tych tubek do ZG40. Oczywiście kupiłem, bo mi brakowało jedną sztukę, zapłaciłem w sumie dużo pieniędzy. Przyszło coś takiego, styrane życiem. Tyle, że chyba oryginał, aczkolwiek różni się od tego, co już mam i w sumie tutaj nie wiem, jak to fabrycznie powinno być zaczepione. Chyba coś jeszcze powinno być. Nie rozbierałem drugiego do tej pory, więc nie wiem, ale no nie jest to zbyt dobre. Przeglądając od w sumie 2 lat internet, natrafiłem na pana Grzegorza, który robi takie tubki na drukarce 3D i postanowiłem dzisiaj z wami podzielić. Unboxingiem, żeby wam pokazać, co warto, jak to wygląda i czy dane 20 chyba 1 albo coś złotych wysyłka ma sens. Nie mam statywu, więc obraz trochę skrywa. O! Już blisko coś. W tej cenie oczywiście był komplet na 2 kolumny, więc będziemy mieli jednakowe. Jeszcze. Jak widać, są bardzo dobrze zrobione, mega starannie. Są ciutek niższe od niby oryginału, aczkolwiek nie widzę, żeby to był problem. Dobra, tu pasuje super. Tu się ładnie schodzą i tu się naprawdę trzyma, więc oceniam pracę pana Grzegorza za bardzo dobrą. I efekt końcowy jest w sumie genialny. Pierścień na dole pasowałby tylko czymś przykleić, tak, do obręczy. Poza tym widać bardzo dobrą precyzję i jakość. Dzięki za obejrzenie. Nagrywam z domu. Sorry za jakość. Dobrego wieczoru i spokojnej medytacji przy wspominaniu bliskich z dniem niedzieli przy bardzo dobrym brzmieniu muzyki.